Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Numer 8. KSW kontra Strefa Walk. W październiku 2011 roku miała odbyć się druga gala organizacji Strefa Walk, która miała być zrobiona z wielką pompą. W main evencie tego wydarzenia, które nosiło podtytuł Wojna polsko-ruska, rękawice mieli skrzyżować Aleksander Jemielianenko i Rafał Dąbrowski. Ponadto warto dodać, że konferencję przed tą galą promował swoją osobą Mariusz Pudzianowski, a także miał być on konferansjerem podczas samej gali, na którą miał przybyć również jako gość Fiodor. Cały event ostatecznie został odwołany dzień przed rozpoczęciem z powodu problemów finansowych właścicieli i Martin Lewandowski odniósł się do całej sytuacji oraz do organizatorów, którzy nazwali KSW cyrkiem i mocno odgrażali się. Nie wiem w ogóle, co to za ludzie, czemu nagle, wiesz, jakimś tutaj wojenkę sobie wytoczyli, chyba tylko, wiesz, żeby używając właśnie nazwy KSW zwrócić uwagę na kogokolwiek, bo oni są po prostu mizerni i to, co się wydarzyło, no to jest, wiesz, to już jest, oni sami sobie wystawili właśnie to świadectwo. Ja tylko chciałbym prosić tutaj, wiesz, szanowny środowisko, żeby po prostu obserwowali takich ludzi, nie chodzili na gale i w ogóle nie słuchali idiotów, którzy, wiesz, gadają głupoty i, wiesz, i nawet nie poświęcać im specjalnie więcej miejsca, ani w tym wywiadzie, ani w żadnym innym, bo to, wiesz, no to leszcze po prostu, tyle mogę powiedzieć. Numer 7. Walka o Normana. Pod koniec 2018 roku organizacja FEN niespodziewanie poinformowała o podpisaniu kontraktu z Normanem Parkiem. W styczniu 2019 roku zawodnik miał stoczyć swój pierwszy pojedynek dla nowego pracodawcy, jednak kilka tygodni przed walką okazało się, że Irlandczyk miał obowiązującą umowę z KSW, która wykluczała jego występy na terenie Polski do kwietnia. Po długich negocjacjach pomiędzy Normanem, FENem i KSW, Irlandczyk ostatecznie nigdy nie zawalczył Fight Exclusive Night i podpisał nowy kontrakt z konfrontacją sztuk walki. Martin Lewandowski, tuż po oficjalnym potwierdzeniu tej informacji, napisał na swoich mediach społecznościowych kilka słów o ponownym nawiązaniu współpracy z Normanem oraz wbił szpileczkę Fenowi. Pomimo tego, ile kłopotów ten chłopak potrafi sprawić, ma on jednak trzeźwy ogląd sytuacji i wie, że w Polsce to KSW gra pierwsze skrzypce, podczas gdy inni grają na cymbałkach. Prezes Fenu, Paweł Jóźwiak, który zapowiedział, że Norman może spodziewać się pisma od prawników, wyczuł, że był to przytyk w stronę jego organizacji i odniósł się do tych słów na Twitterze. Może dzisiaj gramy jeszcze na cymbałach, ale daję wszystkim kibicom moje słowo. Przyjdzie taki czas, że to nasza orkiestra zagra najgłośniej. Numer 6. UFC jest w dupie. W 2017 roku przed drugą galą UFC w Polsce pojawiły się informacje, że w walce wieczoru skrzyżują rękawice Michał Materla i Thiago Santos. Do pojedynku ostatecznie nie doszło i Maciej Kawulski w rozmowie z MMA Rocks zdradził, że UFC próbowało podkupić niemal wszystkie gwiazdy KSW oraz odniósł się do amerykańskiej organizacji ikonicznymi już słowami, których nie mogło zabraknąć w tym materiale. Ja się pytam, gdzie jest wielkie międzynarodowe UFC, skoro żeby sprzedać niewielką halę Ergo Arenę na granicy Gdańska i Sopotu, potrzebują gwiazd KSW. Podpowiem ci gdzie. W dupie. Numer 5. Rosyjscy zawodnicy w UFC. Organizacja KSW niemal natychmiast po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę odwołała występ Szamila Musajewa na gali KSW 68 oraz tymczasowo zawiesiła współpracę z reprezentantami tego kraju. UFC zdecydowało dalej prowadzić swój biznes bez zmian i rosyjscy zawodnicy występują na niemal każdej kolejnej gali. Martin Lewandowski w wywiadzie dla Indie Cage zdradził, że KSW zerwało ponadto współpracę z kilkoma rosyjskimi partnerami, jednak w zaistniałej sytuacji nie patrzył na aspekty biznesowe oraz odniósł się do stanowiska UFC w tej sprawie. Całe życie oni byli po tej właściwej stronie mocy i tutaj nagle zgłupieli. Naprawdę zgłupieli. Ja jestem rozczarowany ich zachowaniem. Inne światowe federacje potrafiły całe zawody odwoływać, całe, wiesz, jakby miejsce nie ściągać z Rosji, całe ekipy wycofywać. No bo jest to słabe, to nie ma co tutaj w ogóle ich jakkolwiek tłumaczyć. Jest to słabe zachowanie. Numer 4. Wypierdy. W marcu 2015 roku organizacja FEN zorganizowała pierwszą w Polsce walkę na dystansie 5 rund pomiędzy Tymoteuszem Świątkiem a Wiktorem Marinho, która nie zakończyła się happy endem. Wielu obserwatorów było zdania, że sędzia już po drugiej rundzie powinien przerwać walkę ze względu na bezradność Polaka. Ponadto sami komentatorzy podczas trwania pojedynku twierdzili, że sędzia powinien zainterweniować. Pojedynek ostatecznie skończył się w 5 rundzie ciężkim nokautem na Świątku, do którego zdecydowanie nie powinno dojść. Był to idealny moment, aby wbić organizacji szpileczkę, co wykorzystał Martin Lewandowski. No i znowu pojawiają się jakieś wypierdy na rynku, którym się wydaje, że robią dużo dobrego, a środowisko przyklaskuje uszami. Prezes organizacji Paweł Jóźwiak odpowiedział współwłaścicielowi KSW na te słowa. Kto jest wypierdem, to się jeszcze okaże. Wnioski zostaną wyciągnięte. I tak nic nas nie zatrzyma. Gratuluję kultury.
Numer 3. Problemy prawne szefa MMA Attack. W 2011 roku powstała organizacja MMA Attack, która szturmem wdarła się na polski rynek. To tam odbyły się pierwsze pojedynki Roberta Burnejki czy rewanżowe starcie pomiędzy Najmanem i Saletą. Poza medialnymi walkami występowali tam również czołowi polscy zawodnicy i MMA Attack szybko stało się realną konkurencją dla KSW. W 2012 roku po ich drugiej gali właściciel organizacji Dariusz H. został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem o organizowanie nielegalnego hazardu internetowego, a o szczegółach dowiecie się z filmu pojawiającego się w prawym górnym rogu. Martin Lewandowski w wywiadzie dla MMA News odniósł się do całej sytuacji oraz do potencjalnego powrotu MMA Attack. No, znowu wszedł, poszumiał, pokazał dupę, po czym się schował za kratami, wyszedł i teraz znowu będzie, mówił jaki to on jest kozak. Wiemy skąd miał finansowanie, więc jeżeli też środowisko chce, żeby to tak wyglądało, no to powodzenia, my w tym nie bierzemy udziału. Wiem, że się, wiesz, jakby chcą tam podnieść, czy im się to uda, na pewno im w tym nie pomogę. Numer 2. Frajerstwo dekady. W zestawieniu nie mogło zabraknąć również i tej wypowiedzi, która jest już klasykiem. W 2020 roku, gdy rozpoczęła się pandemia i wprowadzono restrykcje dotyczące funkcjonowania w nowej rzeczywistości, organizacje MMA zmuszone były odwołać swoje zaplanowane wydarzenia. Wyjątkiem, prawdopodobnie na skalę światową, była organizacja Fame MMA, która mimo zablokowania eventu przez Urząd Miasta i uzbrojonej policji pod halą, zrealizowała wydarzenie. Martin Lewandowski w rozmowie z portalem MMA Rocks w mocnych słowach odniósł się do zorganizowania przez Fame gali w tamtym okresie. Federacja, o której wspomniałeś, to dla mnie tylko wykazała się pewnym szczytem nieodpowiedzialności. To jest też pewien objaw depresji. Nie depresji, tylko desperacji. Jeżeli ktoś, wiesz, na siłę już nagina wszystkie możliwe, wiesz, wyganiają ich z miejsca, a oni po prostu biegają, no to jest desperacja i na pewno to jest szczyt nieodpowiedzialności, więc dla mnie to jest frajerstwo dekady, szczerze ci powiem. To nie jest żadna element, którym należy, nie wiem, bić brawo, że ktoś zrobił i wydymał powoli wszystkich po drodze. Numer 1. Ludzie nie będą oglądać gówna. Rok po gali KSW na Stadionie Narodowym na tym samym obiekcie odbyła się Narodowa Gala Boksu, organizowana przez Marcina Najmana. Według doniesień wiele osób ze środowiska chciało utrudnić zrealizowanie tego wydarzenia, m.in. KSW, które rzekomo próbowało zablokować możliwość sprzedaży biletów na Narodową Galę Boksu, bileterii e-bilet. Wydarzenie, które według Marcina Najmana było sukcesem, w opinii środowiska było kompletną klapą i do całego eventu oraz do samego Najmana odniósł się Maciej Kawulski na kanale Duży w Maluchu. Kiedyś był naszym zawodnikiem, pracownikiem, walczył dla nas, jak jeszcze był zagadką. Potem jak wyszło szydło z worka, że jest zawodnikiem, który tylko przegrywa i przestało to ludzi ciekawić, musiał pójść drogą, która jest dla niego naturalna, czyli drogą bycia organizatorem. Natomiast okazało się, że gdzieś tam przekradła się również do tej dziedziny jego prawdziwa natura, czyli taki troszeczkę brak jakości. Chcę powiedzieć, że na tym stadionie nie tylko przez ostatnie lata było KSW, które sprzedało 60 tysięcy biletów i gala Marcina Najmana, która nie sprzedała nic, ale również byłem tam niedawno na Beyoncé, tydzień później na Rolling Stonesach, którzy zrobili doskonałe show. Ludzie mają dostęp do wielkiej jakości, do międzynarodowych produkcji, do największych wielkoszlemowych wydarzeń i nie będą oglądać gówna. Masz przykład gościa, który miał teoretycznie wszystko, bo gwiazdy, patronat ministra sportu, telewizję i sprzedał 3000 biletów na 60-tysięcznym obiekcie. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.